A teraz już, proszę Państwa, dzisiaj, no bardzo ciekawy tytuł pan profesor Briggs zaproponował, 6 dni stworzenia świata, bajka dla naiwnych czy arcydzieło literatury. Pan profesor Briggs jest biblistą, historykiem starożytności, a specjalizuje się w historii cywilizacji starożytnego Lewantu. Swoje wykształcenie zdobywał w Lublinie, w Warszawie i w Jerozolimie. Przez 7 lat był wykładowcą Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a od 13 lat, ku naszej radości, jest pracownikiem, profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego. Najpierw pracował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, a potem dzięki wspaniałym moim zabiegom udało się pana profesora ściągnąć do nas, do Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, czyli jest pracownikiem Wydziału Humanistycznego. Pan profesor jest autorem ponad 100 artykułów naukowych, redaktorem naukowych 5 monografii oraz redaktorem słownika hebrajsko-armeńsko-polskiego. Od 25 lat jest znakomitym przewodnikiem po krajach Bliskiego Wschodu. Miałam przyjemność raz być i tam właśnie poznałam pana profesora, kiedy był przewodnikiem właśnie byliśmy wtedy w Turcji, panie profesorze, tak? Obecnie, jak powiedziałam, pracuje na naszym wydziale w Zakładzie Historii Starożytnej. Jako ciekawostkę dodam, że pan profesor również włada wieloma ciekawymi językami. Ja nie powiem, że mówi po łacinie, bo to oczywiste, angielski, francuski, niemiecki, bo wydaje się, że oczywiste, aczkolwiek to już są 4 języki obce, ale oprócz tego pan profesor mówi językiem hebrajskim, językiem aramejskim, starogreckim, który, jak mi powiedział, nazywa się odmianą językiem koina. Nie słyszałam, ale jakbyśmy namówili pana profesora, to może by nam coś powiedział w tym języku. A zatem przed nami 6 dni stworzenia świata, bajka dla naiwnych czy arcydzieło literatury. Jak powiedziałam, wpisuje się to już, jest jakby w pewnym sensie jakąś kontynuacją tego, o czym mówił magnificencja rektor. A ja, żeby Państwa wprowadzić, ponieważ to jest tak bardzo zagadkowy ten tytuł, to mi się od razu skojarzyło, proszę Państwa, taki humor jest na temat stworzenia świata. Jak pozwoli pan profesor, może wykład będzie poważny, ale humor od razu mi się tutaj skojarzył, w którym Bóg stworzył pierwszego dnia, wiemy, to wszyscy znamy, tworzy pierwszego ziemia, wodę, ptactwo i tak te mamy kolejne dni. W końcu tworzy mężczyznę, ale ten mężczyzna Adam jest bardzo smutny. No już jest dzień 6, Bóg bardzo już zmęczony. I stworzył ten świat, zadowolony jest ze swojego dzieła. Ale Adam mówi, Panie Boże, no tyle jeszcze wysiłku trochę. No stwórz kobietę, proszę Cię, taki sam jestem na tym świecie. Ale Bóg mówi, 6 dni tworzyłem świat, jestem zmęczony, już nie mam, nic nie wykrzeszę. Muszę odpocząć, 7 dzień odpoczywam. Ale Boże, proszę Cię, no jeszcze trochę energii. Uległ Bóg namowom Adama, tworzy, tworzy i patrzy krytycznie na swoje dzieło i mówi, oj kochana, coś mi się zdaje, że się będziesz musiała malować. Szanowne panie, ile razy rano robię makijaż? To tak sobie myślę. No właśnie, to jest konsekwencja, jak działamy w zmęczeniu. I teraz coś mi się zdaje, że się trzeba malować. Panie profesorze, zapraszam, oddaję mikrofon. Pana Michała też się cieszę, że wrócił cały zdrowy, panie Michale. Tak? W pełni? No ale to poszło już do mikrofonu, już teraz nie może pan chorować. Dziękuję bardzo. Proszę. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję i za zaproszenie, i za tak miłe wprowadzenie. Jest to dla mnie autentyczny zaszczyt, że mogę przed Państwem, czy z Państwem podzielić się tym, co na dzisiaj przygotowałem.
Proszę się specjalnie nie obawiać, wykład za poważny nie będzie, o czym się zaraz przekonamy, aż się obawiałem, czy nie za bardzo niepoważny, ale postaram się w czasami dość żartobliwej formie przedstawić Państwu wyniki i najnowszych, i najzupełniej poważnych badań naukowych nad tekstami starożytnymi, bo z takiego punktu widzenia chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się tekstowi, który wszyscy doskonale znamy, no, ale przynajmniej troszeczkę znamy, orientujemy się tekstowi, który był przez wiele wieków przedmiotem bardzo zaciekłych sporów między różnymi frakcjami, czy to kościelnymi, czy naukowymi, o to, czy to prawda, czy nieprawda. Zresztą zaciekawiony zajrzałem do internetu i ten spór o to, kto ma rację, czy w 6 dni został stworzony świat, czy wyglądało to zupełnie inaczej, albo jak te 6 dni rozumieć, toczy się do dnia dzisiejszego z niemalże taką samą zaciętością jak dawniej. W związku z tym, skoro jest to tak żywy i pasjonujący nie tylko dawne umysły temat, no to może warto się temu tekstowi przyjrzeć bliżej i postarać się zastosować do niego aparat naukowy wypracowany przez ostatnie 10 lata. Jak Państwo doskonale wiecie, tekst hebrajski, tekst Biblii, czy Tanach, jak nazywają Hebrajczycy, gospodarze tego tekstu, jest tekstem niezwykle złożonym. Jest to jeden z takich najoczywistszych faktów, które z ogromnym trudem przebijają się do ogólnej świadomości, gdzie przyjmujemy Biblię jako jakiś monolit, z samej jakby definicji, z samej nazwy Biblia, znaczy w języku greckim to jest pluralis, czyli to są księgi. Ale bierzemy przeważnie jedną książkę i jako taką ją też traktujemy. Biblia jest, proszę Państwa, złożeniem kilkuset, a być może nawet kilku tysięcy maleńkich, mniejszych lub większych fragmentów, które przez stulecia, przez całe tysiąclecie swojego powstawania tworzyły coraz większe struktury, były przeredagowywane, łączone w różne zespoły. W związku z tym przy analizie tekstów biblijnych musimy ogromną uwagę, zresztą tak jak przy analizie każdego tekstu starożytnego, zwrócić na to, jakiej całości fragmentem jest dany tekst. Nie można Biblii czytać od początku do końca jako jednego monolitycznego dzieła, bo się zapędzimy w kozi róg i nic z tego tekstu nie zrozumiemy. To, co Państwo zobaczyli teraz na tym slajdzie, jest próbą jak gdyby rozbicia na 4 podstawowe źródła, tak zwane źródła, czyli 4 zbiory, które tworzą 5 ksiąg, bo już teraz przechodzimy do coraz bardziej bliższego kontekstu tego opowiadania o stworzeniu świata. On znajduje się na samym początku Księgi Rodzaju i kto z Państwa kiedyś próbował przebrnąć przez Stary Testament, to musiał od tego rozpocząć swoją lekturę. Tak jak powiedziałem, cała Biblia jest zbiorem mnóstwa różnego rodzaju tekstów autorskich. To samo dotyczy 5 księgu, który wydaje się dość płynną narracją opowiadającą o początkach świata, o historii patriarchów, później pobycie Hebrajczyków w Egipcie, wyjściu i tak dalej, tej wędrówce przez pustynię. W związku z tym, ponieważ nam to się wydaje jedną logiczną opowieścią, traktujemy ten tekst najczęściej jako całość. Ogromny błąd. Tekst ten składa się z 4 zespołów, które z kolei składają się z jeszcze mniejszych fragmentów. Mówię o tym wszystkim, żeby Państwu jak gdyby uświadomić to, co przy analizie tekstów starożytnych jest najważniejsze. Nie, jako kontekst nie bierzemy danego tekstu, który badamy, tekstów, które z nim mają tylko tyle wspólnego, że zostały kiedyś w ciągu historii obok siebie zestawione. W związku z tym sam tekst, który opowiada o stworzeniu świata, no nie ma nic wcześniejszego, bo się od niego Biblia zaczyna, ale luźno tylko łączy się z tym, co po nim następuje. Jest to autonomiczny tekst, który jako taki możemy badać. W związku z tym chciałbym Państwu dzisiaj zaproponować taką wycieczkę do świata dalekiej historii, zaglądnięcia przez ramię autorowi tego tekstu, kiedy on go kreślił na jakimś pergaminie, gdzieś tam mniej więcej 2600 lat temu. Jest to bardzo, bardzo stary tekst. Tekst, który możemy datować dość dokładnie dzięki
pracy, ogromnej pracy ludzi, którzy zajmują się właśnie datacją tekstów starożytnych. Teksty starożytne to tak jakby w przypisie dodam, tylko datuje się na podstawie dziesiątek różnego rodzaju przesłanek. Jest to język, słownictwo, nazwy, jakie się w tym tekście znajdują, odniesienia do wydarzeń historycznych, powiązania z innymi tekstami, które lepiej możemy troszkę datować dzięki na przykład pojawiającym się postaciom historycznym w tych tekstach, stylu danego tekstu, problematyki, jaką on podejmuje, poziomu wiedzy, opisu pewnych zjawisk albo wydarzeń, narzędzi, jakie w tym tekście są gdzieś tam opisane i tak dalej, i tak dalej. Tych przesłanek jest bardzo wiele, które pozwalają nam tekst datować czasami wyjątkowo, nawet co do roku, a czasami przynajmniej na pewien okres historyczny. Tak jest także z tym tekstem, którym się dzisiaj zajmiemy, możemy go dość dokładnie datować. Tekst ten powstał w czasie tak zwanego wygnania babilońskiego. Jest to okres w historii Izraela, który rozpoczął się w 586 roku od takiego dość tragicznego wydarzenia. Mianowicie w 629 roku w Asyrii, tu żeby Państwu ułatwić mapa starożytnego Bliskiego Wschodu, tam jest Asyria z Niniwą jako swoją wówczas stolicą, wybucha powstanie. Asyria była przerażającym imperium, proszę Państwa, imperium, które podporządkowało sobie cały Bliski Wschód dosłownie przy pomocy terroru. To, co ci ludzie wymyślali, żeby zastraszyć podbite ludy, no to czasami przechodzi wręcz ludzkie pojęcie. Tak te podbite ludy się bały, że nawet o jakichś powstaniach, czy rozruchach, czy wypowiedzeniu posłuszeństwa Asyrii przez wiele set lat nie myślały, aż nastał król Asurbanipal, który postanowił prowadzić politykę jak na Asyrię, pokojową, tak rządził przez lat 40 i przestały się ludy bać. I wkrótce po jego śmierci wybucha powstanie, które wynosi do władzy Nabopalasara, a wkrótce później jego syna Nabuchodonozora. I ten właśnie Nabuchodonozor zdobywa Jerozolimę. Najpierw zdobywa oczywiście Niniwę, pokonuje całą Asyrię i buduje nowe imperium na jej gruzach, imperium Babilonu. Zdobywa wśród różnych krajów do tej pory podbitych przez Asyrię, zdobywa także Judę z jej stolicą Jerozolimą, tam osadza króla, którego uważa za odpowiedniego dla siebie. Ten król popełnia całą serię błędów, Nabuchodonozor przybywa jeszcze raz, temperuje tego króla, to znaczy zabiera go ze sobą w niewolę i już do końca życia ten król w Babilonie spędził w więzieniu. Osadza na tronie drugiego króla, który popełnia dokładnie te same błędy, a konkretnie sprzymierza się z Egiptem, planując bunt przeciwko Nabuchodonozorowi. No i trzeci raz Nabuchodonozor już tyle cierpliwości nie miał, przyjeżdża, doszczętnie rujnuje Jerozolimę, burzy pałace, niszczy świątynię, która była chlubą Judejczyków i całą elitę tego narodu, czyli począwszy od rodziny królewskiej, urzędników, kapłanów, jakichś rzemieślników, posiadaczy jakichś większych kawałków ziemi, kogokolwiek, kto reprezentował sobą coś więcej niż dwie ręce do pracy, wywozi do Babilonu. I ten okres w historii od 586 roku aż do końca Imperium Babilońskiego, czyli do 539 roku, nazywamy okresem babilońskim. I właśnie w tym okresie babilońskim powstaje ten fragment, któremu dzisiaj się będziemy przyglądać. Jeżeli Państwo mówicie, po co ten cały wstęp historyczny, skoro ten tekst nie ma kompletnie nic wspólnego ani z Nabuchodonozorem, ani ze świątynią, ani z tym wysiedleniem babilońskim, to po co w ogóle zaczynamy od takiego historycznego wprowadzenia? Otóż, proszę Państwa, jest to podstawowe działanie każdego badacza tekstu starożytnego. Jeżeli chcemy tekst starożytny zrozumieć, to najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to jest czytać go w kontekście naszych doświadczeń, naszego oglądu świata, naszej wiedzy. Musimy cofnąć się do czasów jego autora i wtedy zacząć odczytywać ten tekst, co ten autor wiedział, jakie problemy go nurtowały, co mógł chcieć przekazać w tym tekście, jaki kontekst miał kulturowy, społeczny, polityczny, militarny, jakikolwiek. I wtedy te teksty najczęściej bardzo mocno potrafią nas zaskoczyć.
Proszę Państwa, ta uprowadzona elita spotyka się w Babilonie z czymś, czego się kompletnie nie spodziewali. Ci ludzie myśleli do tej pory, że Jerozolima, którą też tutaj mamy, tak zresztą też przez autora tej mapy wyszczególnioną, jak inne miasta, jak na przykład Memfis, Babilon, Niniwa, potężne metropolie, wielkie stolice imperiów, centra sztuki, kultury, nauki, są napisane małymi literami, natomiast Jerozolima, jak Państwo widzicie tutaj na tym slajdzie, nie przeze mnie stworzonym, jest tak wyszczególniona, większa. To jest mniej więcej punkt widzenia także tamtych ludzi, którzy świata poza Jerozolimą nie widzieli, uważali, że świątynia, w której oddawali cześć swojemu Bogu Jahwe, jest najwspanialszą świątynią na świecie. Nie tylko inne świątynie, ale przede wszystkim inni bogowie świata nawet równać się nie mogą z Bogiem Izraela. Ich stolica, ich miasto to jest pępek świata, centrum wszystkiego, co się w kosmosie dzieje. Jakie było ich zdziwienie, kiedy przybywszy do Babilonu, ci bądź co bądź i wykształceni, i bardzo inteligentni ludzie, ci najlepsi spośród najlepszych, elita swojego narodu, zobaczyła w Babilonie coś, co ich olśniło swoją przepychą, wspaniałością, potęgą. Coś, co uświadomiło im, że do tej pory ta Jerozolima będąca na dalekiej prowincji wszystkiego, bo skądkolwiek by nie sięgać, czy to z Egiptu, to będzie głęboka prowincja, czy właśnie z Mezopotamii, również prowincja, czy z terenów Anatolii, czy dalej jeszcze później Grecji, czy Rzymu, zawsze to była prowincja. Bardzo ciekawie położona prowincja, prowincja leżąca na skrzyżowaniu wszystkich tych szlaków handlowych, ale prowincja. Natomiast Babilon to była, proszę Państwa, potęga w każdym tego słowa znaczeniu. Teraz to, co Państwu pokażę, może nas nie zachwyci, ale jeżeli uświadomimy sobie, że są to osiągnięcia kultury sprzed 2500 lat, to wymaga naszego głębokiego pokłonu, bo są to wynalazki nauki, sztuki najwyższego wówczas lotu, spokojnie konkurujące z chociażby osiągnięciami szanowanego przez nas Egiptu. Tutaj widzicie Państwo fragmenty takiej może mniej poważnych rzeczy, czyli fragment, to jest harfa, to z tą głową byka, to jest harfa. No obok pani jakaś Babilonka, która w ten sposób się stroiła, żeby wyjść na bal. Tutaj mamy jakieś, co na tym balu ewentualnie można było zobaczyć albo do stołu mieć podane. No tu inne ozdoby, które też świadczą o bogactwie tamtych ludzi i szyku, jaki potrafili wówczas zadać. No to są też takie małe przedmioty, które do niczego nie służą. To się nazywa... Bibeloty. 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 Ale oczywiście nie samymi rozrywkami żyła Babilonia. To się przydajki. To była, proszę Państwa, też centrum nauki. To, co widzimy po Państwa prawej stronie, to jest oczywiście słynny aż do dzisiaj kodeks Hammurabiego i różne inne teksty naukowe, które nie miały wówczas na świecie sobie równych. Między innymi księga medyczna świadcząca o wyjątkowo wysokim poziomie medycyny babilońskiej. To po lewej stronie to jest model wątroby, który notabene służył kapłanom, którzy z wątroby mogli wcale nie przy pomocy różnych czarów marów, tylko przy pomocy wiedzy naukowej, jaka wówczas już im była dostępna, diagnozować stan na przykład stad danego człowieka, który jakąś tam cielątko przyniósł na ofiarę. Wątroba była wyjmowana i ci kapłani na podstawie wyglądu tej wątroby, jakichś tam zwapnień czy zwłóknowacenia tkanki wątroby, mogli na przykład powiedzieć, czy zobaczyć, że pastwiska, na jakich wypasane jest to bydło, są złe, czegoś im brakuje, prawdopodobnie będą na coś chorować i przypowiadać. Proszę Państwa, medycyna, astronomia, matematyka, prawo, literatura, to wszystko tych
prowincjuszy, którzy przybyli tam właśnie gdzieś pędzeni przez Nabuchodonozora, musiało wprawić w osłupienie, zresztą nie tylko osiągnięcia nauki, ale także osiągnięcia bogactwa i osiągnięcia architektury, urbanistyki tamtego czasu. To jest próba rekonstrukcji jednego z wejść do Babilonu, słynnej bramy Isztar, słynnej szczególnie nam szczecinianom znanej, dlatego że jej fragment przechowywany jest w Pergamon Muzeum, 150 km od nas, od Szczecina. Prawdopodobnie przynajmniej niektórzy spośród Państwa mieli okazję zobaczyć to na własne oczy. Aczkolwiek to, co zobaczylibyśmy, czy to, co widzieli Państwo w Pergamonie, to jest zaledwie fragmencik potężnej konstrukcji, która no, tam w Pergamonie została jako tako odtworzona i daje pojęcie, albo przynajmniej stanowi taki teleport dla wyobraźni. Natomiast w rzeczywistości była to konstrukcja kolosalna. I kiedy ci wygnani od siebie z domu Hebrajczycy, Judejczycy szli, no może nie w łańcuchach, ale gdzieś tam z tobołkami czy jakimiś wozami, na których wieźli swój dobytek, z niemałym zdumieniem patrzyli, że wychowali się na zabitej dechami wiosce. I teraz dopiero wchodzą w wielki świat. Tam w dali widzicie Państwo na drugim planie słynna skądinąd zupełnie wieża Babel, która nie jest też bajką, nie jest wymysłem, jest autentycznym ziguratem z Babilonu, który nosił nazwę Etemenanki, a utrwalił się w przekazie i w naszej świadomości jako wieża Babel właśnie dzięki Biblii, bo o nim opowiadali między innymi także ci wygnańcy z Babilonu. To są, proszę Państwa, albo tak przynajmniej wyobrażał sobie rekonstruktor jeden z kolejnych cudów świata Babilonu, czyli słynne wiszące ogrody Semiramidy. Może tak wyglądały, może wyglądały nieco inaczej, ale musiały robić kolosalne wrażenie, bo właśnie wśród tych cudów świata starożytnego zawsze były wymieniane. Zresztą obok kolejnego cudu, który później z tego katalogu klasycznego wypadł, czyli przepięknych murów Babilonu. Jeżeli ktoś z Państwa mówi, no zaraz na tym wschodzie brudnym, zabałaganionym, kompletnie bez polotu, czy takie wspaniałe rzeczy mogły faktycznie powstać, to zupełnie na marginesie tylko fotografia, wcale nie futurystyczna, tylko fotografia kilka lat temu zrobiona w Dubaju. Właśnie mniej więcej w tym regionie świata ci ludzie potrafią coś stworzyć, coś, co zawiera dech w piersi. Fachowcy twierdzą, że jeżeli chce się zobaczyć świat XXI wieku, to nie jakieś miasta amerykańskie czy europejskie tym bardziej, tylko właśnie Dubaj należy odwiedzić. Tak wyglądały pałace, biblioteki Babilonu. Tak któryś z reżyserów rekonstruował wjazd wojsk babilońskich właśnie do tego miasta. Miasto to musiało naprawdę kolosalne wrażenie robić, dlatego że wyprzedzając nieco historię, zostaje zajęte przez Persów w 539 roku, a kiedy przybywa do Babilonu Aleksander Wielki, a to jest rok 330, czyli 200 lat po zdobyciu tego miasta i później wielokrotnym jego zniszczeniu, splądrowaniu i spaleniu, kiedy Aleksander Wielki przybył do tego miasta, był to człowiek, który widział kawałek świata i różne wspaniałości tego świata. Powiedział, że jest to najwspanialsze miasto, jakie kiedykolwiek w życiu widział i tam właśnie w Babilonie Babilon ustanowił stolicą swojego panimperium obejmujące no, wówczas cały praktycznie w jego przynajmniej przekonaniu cywilizowany świat. Tam zresztą też bardzo szybko w młodym wieku zmarł. Proszę Państwa, to zderzenie rzeczywistości i z wyobrażeniami, które przynieśli do Babilonu Judejczycy, było niezwykle bolesne. Bardzo szybko ta grupa ludzi, którzy stanowili do niedawna elity swojego narodu, podzieliła się co najmniej na dwa obozy, żeby dla uproszczenia rzecz ujmując, opiszę je tak dość skrajnie, ale no wiadomo, że zawsze niuanse były, ale żeby nam to, ten podział nieco uzmysłowić, to jedną grupę moglibyśmy nazwać ludźmi, którzy się zachłysnęli tamtą kulturą. Zachłysnęli się w zupełnie zrozumiały sposób.
Dlaczego? Dlatego, że zobaczyli coś, co o wiele przerastało to, co im się wydawało do tej pory najwspanialsze, najpiękniejsze, największe, to, co było dziedziną ich Boga. I teraz, proszę Państwa, wstawmy się jak gdyby w ich położeniu. Ich Bóg okazał się albo za słaby, żeby ich obronić, czyli Marduk jest silniejszym Bogiem, komu w związku z tym trzeba oddawać cześć. Tu przy okazji też no, na marginesie króciutka uwaga, bo bardzo często też jesteśmy przekonani, że kto jak kto w starożytności, to Hebrajczycy byli monoteistami, czyli wierzyli w jednego Boga. Egipcjanie mieli tych bogów ponad 2000, tyle samo mniej więcej, tylko że innych bogów czciły ludy Mezopotamii. Każdy lud miał tych bogów no, mnóstwo, tyle co gwiazd na niebie niemalże dosłownie. Natomiast Hebrajczycy mieli jednego Boga. Nic bardziej mylnego, proszę Państwa. Oni nie byli monoteistami, przynajmniej jeszcze w tamtym czasie, o którym opowiadamy. Oni byli monolatrystami. Monolatria różni się od monoteizmu tym, że monoteizm uznaje, że istnieje tylko jeden Bóg. Natomiast w monolatrii uznaje się istnienie wielu bogów, ale czci się tylko jednego. Ten drobny szczegół ma dla naszej opowieści bardzo, bardzo duże znaczenie. Oni wiedzieli, że są inni bogowie, jacyś tam, tyle że nic nieznaczący. Nawet w Piśmie Świętym znajdujemy bardzo wiele tego typu śladów tamtej jeszcze starej wiary Izraela, gdzie na przykład w jednym z psalmów psalmista mówi, że Bóg jest Elohecha Elohim, jest Bogiem innych bogów. No, co zostało przetłumaczone akurat później Bogiem nad bogami. Lub w innym jeszcze jest mowa, że tylko Bóg jest prawdziwy, inni bogowie są jak pszczoły. Ale są. Tyle, że nic nie znaczą. I z takim przekonaniem przyjechali do Babilonu Judejczycy i ku swojemu ogromnemu zdziwieniu zobaczyli, że te pszczoły jednak mają swoją potęgę. Proszę Państwa, Marduk pokonał ich Boga, zniszczył jego świątynię. Nie ma żadnego bardziej racjonalnego sposobu postępowania, jak oddawać cześć Mardukowi, większemu Bogu, bo jest bardziej znaczący, więcej może. Ba, oni w tej chwili byli na jego terytorium. Kolejna rzecz, która nam się nie bardzo mieści w głowie, terytoria bogów, ale tak w starożytności ludzie postrzegali bogów, jak królów danych terytoriów. Jestem na terytorium tego Boga muszę czcić. Co więcej, bardzo to łatwo im przychodziło, muszę powiedzieć, chociażby również i z tego powodu, że chcieli się jak gdyby poczuć członkami tego społeczeństwa, do którego się dostali. W związku z tym wielu ludzi się stara jak najbardziej dopasować do takiego środowiska, w którym jest. Ba, niektórzy się bardziej dopasowują niż ci, którzy w nim są. Ale to już jest inna bajka. Proszę Państwa, kiedy zobaczyli procesję tamtych bogów, liturgie wspaniałe, no, musieli być, no, wmurowało ich z całą pewnością. Wyobraźcie sobie liturgię w świątyni jerozolimskiej, prawie że żadna. No jakieś granie na rogach, bębny, śpiewy tych kilku tysięcy ludzi, którzy się tam w tej świątyni, może kilkuset, z tysiącami może przesadziłem, zebrali. A wyobraźcie sobie teraz, a jeszcze przed czym? Przed pustym pomieszczeniem, w którym żadnego Boga, żadnej figury, niczego, co można by było zobaczyć, nie było. A teraz wyobraźcie sobie Państwo procesję czy jednego, czy bogów, właśnie chociażby w tej drodze procesyjnej, która prowadziła do bramy Isztar i dalej do świątyni Esagila w Babilonie, gdzie przyjeżdżały kilkumetrowej wielkości złote. One wprawdzie złote nie były. Najczęściej były wykonane z drewna albo tylko konstrukcja drewniana, ale to, co było widać, czyli twarze, ręce, nogi były ze złota, te posągi miały czasami kilka metrów, odziane w przepiękne szaty, w towarzystwie setek kapłanów, tancerek, przy dźwiękach setek rogów, trąb, bębnów, kadzideł. To wszystko musiało robić nieprawdopodobne wręcz wrażenie. Co więcej, ci bogowie byli zrozumiali. Jeżeli chciało się załatwić sprawę, to szło się z taką a taką ofiarą. Był jakiś tam mniej więcej wyznaczony taryfikator i załatwiało się sprawę z takim Bogiem. W tej sprawie do tego, w innej do tego, tak jak do urzędników na dworze królewskim. To było jasne, zrozumiałe, proste, nieskomplikowane w odróżnieniu od tego Boga Jahwe, który nie wiadomo czego chciał.
i cały czas się czepiał. Tamci bogowie się kompletnie nie czepiali ludzkiego życia. Każdy sobie żył jak chciał, byle wobec nich zachowywał się w porządku, czytaj, przynosił ofiary do świątyni. A dalej niech sobie robi, co chce. Kolejna sprawa to było, proszę państwa, poczucie straty. Poczucie straty wszystkiego praktycznie, co do tej pory mieli. Stracili ziemię, swoje majątki, swojego Boga, swoją religię, wreszcie swoją godność, co też jest ogromnie ważnym czynnikiem warunkującym ludzkie działania. Oni zostali poniżeni, członkowie rodziny królewskiej, kapłani, jak zwykli wygnańcy pałętali się po obcym kraju. Oni jak najszybciej chcieli odzyskać tę swoją godność, poczuć się kimś ważnym, kimś docenianym, kimś szanowanym. W związku z tym rozwiązaniem tego problemu było wtopić się jak najszybciej w tamto społeczeństwo, zacząć wspinać się po szczeblach jego kariery, dostosować się do takich obyczajów i norm, jakie tam obowiązywały. I prawdopodobnie, gdyby to był koniec tego opisu socjologicznego myślenia tamtych ludzi, to prawdopodobnie dzisiaj nie mielibyśmy powodu, żeby się pochylać nad tym tekstem biblijnym, bo w ogóle Biblia by, nawet jeżeli by w jakiejś tam części powstała, to nie dotrwałaby do naszych czasów. Ale znalazła się też grupka ludzi, którzy mówili, słuchajcie, nie wygłupiajcie się, popatrzcie, co to jest wydmuszka, to jest bańka jak bożonarodzeniowa na choince, w środku kompletnie pusta. Popatrzcie, jak ci ludzie żyją, pełni nienawiści, zabijają się nawzajem, oszukują, okradają, wyzyskują. Szanujcie to, co otrzymaliście od waszych ojców. To jest naprawdę może i szare, ale niezwykle ciężkie, takie sprawdzone w życiu rozwiązania i prawo. Ta grupka była, proszę państwa, zasadniczo na straconej pozycji. Wyobraźmy sobie, co oni mogli robić. No to dla ułatwienia tego eksperymentu myślowego zapraszam państwa do jakiejś klasy, gimnazjum, czy tam pierwszej, czy drugiej liceum, gdzie przychodzi ktoś z państwa i zaczyna tym młodym ludziom mówić, no nie palcie, nie pijcie, trzymajcie się od narkotyków jak najdalej i różnych innych dziwnych rzeczy nie róbcie, bo szkoda waszego życia. No im dłużej będzie mówić, z wiadomym efektem, prawda? Bo jeszcze jakby na tym skończył, co powiedziałem, to by jeszcze nawet może tego nie zauważyli. Ale po 15-20 minutach przekonywania prawdopodobnie boleśnie byśmy przynajmniej, że tak powiem, psychicznie odczuli ich znudzenie. W związku z tym przekonywanie o tego typu rzeczach raczej mija się z celem. I tu dotykamy teraz, już stajemy za ramieniem tego pisarza, który prawdopodobnie obserwując, jak jego najbliżsi, rodzina, przyjaciele, znajomi, którzy do tej pory cieszyli się u siebie, hen tam daleko w Jerozolimie, ogromnym szacunkiem, poważaniem, autorytetem, no, schodzą na manowce, zaczynają żyć, prawda, pełnymi garściami w miarę swoich możliwości, czerpiąc z tych uciech, jakie im wielki świat proponuje. Przekonywać nie ma sensu. I wtedy gdzieś tam w jego głowie pojawiła się iskierka. Iskierka, która, no właśnie, postanowił napisać piosenkę. Brzmi mało poważnie, ale zapewniam państwa, że efekt był zupełnie, zupełnie poważny. No może piosenkę, zbyt frywolnie to określiłem, pieśń. Pieśń, która będzie poruszać, która będzie przemawiać do człowieka, która go zafascynuje. Dodatkowo pieśń, która skonstruowana jest, proszę państwa, niezwykle prosto. Aczkolwiek prawdopodobnie będzie dla wszystkich państwa ta konstrukcja, albo dla większości spośród państwa konstrukcja będzie pewnym zaskoczeniem, że ona tak prosto jest skonstruowana. Tak jak powiedziałem, będziemy mówić za chwilę już o tym hymnie, o stworzeniu, bo my myślimy w zupełnie innych kategoriach niż myśleli tamci ludzie. Ci ludzie myśleli, jak to się w języku naukowym nazywa, strukturalistycznie. Oni mieli bardziej strukturalne spojrzenie na świat niż mamy my. My mamy dość proste, nasza cywilizacja, kultura Zachodu, no, tak zwane liniowe. My, jeżeli na przykład, bliski chyba nam wszystkim przykład z życia, bo jak idę do sklepu, to połowę rzeczy zapomnę, w związku z tym sobie robię listę.
Tak? I to jest nasz sposób myślenia punktowy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Jeżeli mały Icek idzie do sklepu, to mu mama mówi tak. Icek, ty pamiętaj, ty kup chleb, jajka i masło. Ale żebyś nie zapomniał kupić masło, jajka i chleb. I ten Icek w takiej konstrukcji przeplatanej, bo kto z Państwa miał do czynienia z jakimkolwiek Żydem, to wie, że oni myślą podwójnie. Właśnie na zasadzie różnego rodzaju tak zwanych paralelizmów, co w literaturze Bliskiego Wschodu, nie tylko żydowskiej, ale w ogóle semickiej, jest bardzo, bardzo wyraźne. Oni po prostu myślą innymi schematami niż my. Świat, czas u nich inaczej wygląda, konstrukcja prawdy, języka i tak dalej, jest wyrażana innymi kategoriami, absolutnie nie wchodząc w to, czy lepszymi, czy gorszymi, nie ma znaczenia, innymi. Dlatego mamy bardzo duże problemy czasami z odczytaniem tekstów starożytnych, bo albo nam się wydaje, że oni w kółko cały czas to samo mówią, albo jest to tak pogmatwane, że dla naszego tabularycznego sposobu myślenia trudne do przeniknięcia. Proszę Państwa, ten człowiek podzielił sobie w głowie tą pieśń na 7 zwrotek. I przyjrzyjmy się każdej z nich po kolei. Tu przy okazji będziecie Państwo mieli okazję, żeby się sprawdzić. Pani profesor Kromolnicka mówiła przed chwileczką, że wszyscy ten tekst znamy i pamiętamy, co którego dnia było stworzone. Takie małe kolokwium, nie będę Państwa tego pytał, każdy sobie może to kolokwium zrobić, czy aby na pewno pamiętamy, co którego dnia było stworzone. To będą podpowiedzi. Pierwszego dnia Bóg oddziela światło od ciemności. I tutaj proszę zwrócić uwagę na pierwszą rzecz, która bardzo często nam się myli, nie wiadomo dlaczego, czy jest cokolwiek na temat stworzenia tego pierwszego dnia. Co Pan Bóg stwarza tego dnia? Nic. On tylko oddziela jedno od drugiego. Światłość od ciemności. Bóg robi coś, co robili wszyscy bogowie starożytnego świata, czyli porządkuje świat. W samych pierwszych słowach tego tekstu biblijnego jest napisane Wecha'arec hajeta tohu wabohu. A ziemia była bezładem i pustkowiem, jak to się na język polski tłumaczy, to tohu wabohu, to znaczy po prostu totalne pomieszanie. Chaosem była ziemia. Jeżeli proszę Państwa, ktoś z Państwa zna różnego rodzaju mity mezopotamskie na temat stworzenia świata, to odnajdzie ich tutaj kalkę. Dlatego, że ten autor posługuje się, jak to dzisiaj byśmy powiedzieli, najnowszymi osiągnięciami nauki. I przekłada mity mezopotamskie głoszone przez tych luminarzy ówczesnej nauki na pieśń. Za chwileczkę przekonamy się na pieśń o czym. Ale to zapamiętajmy. Tak? Pierwszego dnia Pan Bóg oddziela jedno od drugiego. Światło w tym wypadku od ciemności. Dzień drugi to jest, to będzie utrudnienie. To ten slajd akurat nie pomóc, ale on jest w takich niebieskich barwach utrzymany i ma nam przypomnieć, że drugiego dnia Pan Bóg nie stwarza, ale znowu oddziela wody górne od wód dolnych. To, że na dole jest woda, to z nas każdy wie i jest przekonany. To, że na górze jest woda, tam ci ludzie też byli przekonani, bo po pierwsze jest niebiesko, a po drugie od czasu do czasu pada deszcz. Jakby tam wody nie było, to skąd by padał deszcz? Jest proste, logiczne. Świat się składał z dwóch otchłani oceanów. Tego, który na dole i tego, który na górze. W związku z tym tego drugiego dnia Pan Bóg oddziela te wody, te otchłanie, te potęgi ubóstwiane, nazywane abzu, czyli praotchłaniami, praoceanami, które były schroniskiem różnego rodzaju mega potworów, które wprowadzały ten zamęt i chaos na całym świecie. Ja przepraszam, pani profesor, a ile ja mam czasu? W ogóle? W ogóle to jeszcze pół godziny. Dobrze. Trzeciego dnia każdy odpowiada sobie, a ja mówię, tak jest, macie państwo rację, Pan Bóg oddziela wody od lądu stałego, i czyli tam to takie brązowe, co tam narysowałem, to jest niby ta wyspa. Taka. Bym o jednej rzeczy zapomniał, nie ma wyspy bez...
palm, tak jest. W związku z tym pojawiają się też rośliny zielone. I znowu tutaj nie mamy jak gdyby jakby żadnego stworzenia, jest tylko oddzielenie wód, które były uważane za bardzo niebezpieczne, wrogie, od suchego lądu. Mamy w związku z tym, proszę Państwa, trzy dni, gdzie Bóg oddziela różne potęgi od siebie, wprowadzając porządek. To jest, proszę Państwa, tego typu działanie w języku hebrajskim określa rdzeń dalet jod nun, czyli din, dzielić. Jest to, proszę Państwa, podstawowe zadanie króla. Król starożytnego wschodu miał za zadanie oddzielać. Stąd też na przykład, jeżeli obserwujemy płaskorzeźby babilońskie, asyryjskie, churyckie, chetyckie, mittanijskie i inne, tam królowie zawsze są przedstawiani z insygniami władzy, nie tak jak my jesteśmy przyzwyczajeni, że to berło czy jabłko, tylko sznur mierniczy i pręt mierniczy, bo królowie mieli mierzyć i dzielić, czyli wprowadzać porządek. Jeżeli dwóch książąt się spięło i się kłócili, to zadaniem króla było ich oddzielić. Jeżeli była jakaś niepewna granica, o której były toczone wojny, to zadaniem króla było sprawiedliwie wymierzyć te granice i oddzielić jedną włość od drugiej. W związku z tym mamy tutaj do czynienia z działaniami królewskimi. Bóg robi to, co robił każdy dobry, mądry król, czyli oddzielał jedne rzeczy od drugich. Dobro od zła, sprawiedliwość od niesprawiedliwości, kłócących się pomiędzy sobą. I teraz, proszę Państwa, to jest jakby jeden dział, jeden segment tej pieśni. Następuje drugi i sobie przypominamy, że dnia czwartego Pan Bóg stwarza ciała niebieskie. Słońce, żeby rządziło dniem i księżyc, żeby rządził nocą. I my troszeczkę tutaj, nie znając jakby tekstu hebrajskiego, zupełnie nie chwytamy czegoś, co dla czytelnika starożytnego było niezwykle jasne. Tam padają takie określenia jak sin, jak szamasz. To wszystko użyte w tym tekście jako rzeczowniki zwyczajne było nazwami bogów. Pan Bóg umieszcza Boga szamasza na niebie, aby wykonywał jakąś tam funkcję strażnika dnia. I Boga Sina na niebie, aby rządził nocą. I gwiazdy na niebie, które były czczone, ubóstwiane przez Mezopotamczyków. To jest trochę tekst obrazoburczy, bardzo delikatnie, ale ktoś, kto czytał ten tekst, mówił zaraz, zaraz. Prawda, ci wszyscy wielcy bogowie, a tu nagle Jahwe tak sobie ich jak pionki na szachownicy, czy tam na desce do gry układa. Ale tu zaczyna być jeden z najsilniejszych, najmocniejszych akcentów. To, co Państwu powiedziałem, rodzi się monoteizm i rodzi się pierwsze przesłanie, za chwilę będzie ich więcej, tego tekstu. Kochani, Marduk nie okazał się silniejszym od Jahwe. Dlaczego? Bo Marduka nie ma. Cokolwiek dzieje się na tym świecie jest sprawczym dziełem tego naszego Boga, którego żeśmy gdzieś tam zostawili w naszej pamięci daleko, daleko w Jerozolimie. Przychodzi dzień piąty i stwarzane są ryby i potwory morskie oraz ptaki niebieskie i zapełniany jest ten świat, który jest stworzony. Tam u góry widzimy ptaszki, na dole ryby i dla tych z Państwa, którzy mają już takie bardziej strukturalistyczne myślenie, ta konstrukcja zaczyna być coraz bardziej logiczna, jeżeli dopełnimy jeszcze dzień siódmy z całym zwierzyńcem, jaki się wówczas pokazał na świecie, no to już mamy cały świat zapełniony. Ktoś z Państwa zaryzykuje próbę wskazania logiki tego tekstu. Widząc po uśmiechach, to większość Państwa wie, tylko się obawia powiedzieć to na głos. Bardzo wyraźne mamy tutaj działania. Pierwsze działania to jest porządkowanie, tworzenie przestrzeni, budowanie czegoś, tego świata, tego kosmosu. Druga kolumna to jest wypełnianie, urządzanie czegoś. Proszę Państwa, każdemu czytającemu ten tekst Hebrajczykowi musiała się od razu nasunąć pewna analogia. Mówi, przecież to jest tak, jak jest w moim życiu. Kiedy
poznałem jakąś tam piękną Rywkę, Rachelę czy inną dziewczynę z sąsiedztwa, zakochałem się po uszy, tylko że w tamtych czasach jeszcze to niewiele znaczyło, tak? Poszedłby taki konkurent do ojca tej panny i by powiedział tam panie Mose czy Józef, no kocham pana córkę całym sercem, prawda? Najważniejsza jest w moim życiu. No i ten Józef czy Mose by powiedział, no kochany, bardzo się cieszę, a gdzie ona będzie mieszkać? A co będzie jeść? To idź chłopie, najpierw zbuduj dom, miej te stado jakieś, z którego się będziecie utrzymać i wtedy przyjdź i porozmawiaj ze mną raz jeszcze. I taki młody człowiek, jak miał szczęście i miał bogatego ojca, no to łatwiej było, jak nie, no to musiał się dorobić, zaczynał robić dokładnie to, co Pan Bóg robił właśnie teraz. Musiał najpierw sobie wykroić kawałek ziemi z ojcowizny, czy go kupić, czy cokolwiek zdobyć go w jakiś sposób, zacząć budować dom, sprowadzić do niego stado, znaczy nie do domu, aczkolwiek w tamtym czasach to mniej więcej na jedno wychodziło. Z czterech izb takiej typowej zabudowy izraelskiej tamtego okresu, jedna była magazynem, druga była stajnią, a trzecia była pomieszczeniem mieszkalnym, a czasami jedno z drugim się mieszało, bo w zimie lepiej było sobie się przytulić do owcy, prawda, i mieć ciepło, niż samemu tam w pomieszczeniu obok. W związku z powyższym robił dokładnie to, co mamy tutaj zilustrowane. Najpierw organizował przestrzeń, później ją wypełniał i na końcu, proszę Państwa, co robił? Szedł do Mosego i mówił, Mose, to jest mój dom urządzony, to są stada, daj mi swoją córkę za żonę. I proszę Państwa, cała ta opowieść, tak odwołując się do takich oczywistych skojarzeń tamtego człowieka, jak gdyby po nitce do kłębka prowadzi go do właśnie tego. Przecież Bóg wszystko przygotował, żeby sprowadzić do tego miejsca, które przygotował, kogoś, kogo kocha. Kogo? Człowieka. I to się dzieje na samym końcu. To była, proszę Państwa, odpowiedź na to chyba najważniejsze, tą bolączkę ludzi uprowadzonych do tej niewoli babilońskiej. Straty poczucia godności. Oni się poczuli oszukani, osamotnieni i porzuceni przez własnego Boga. I oni mogli się poczuć na niego po prostu po ludzku obrażeni. Ten, który pisał tą pieśń, mówi, wcale tak nie jest. On odpowiada na te bolączki, które tych ludzi wówczas gdzieś tam za górami, za lasami, a jak się okazało w samym centrum wspaniałego świata, bardzo mocno trapiły. Przyjrzyjmy się teraz całości tego bloku. Co tych ludzi tak naprawdę bolało? To, że Marduk pokonał ich Boga, że ośmieszył tego Boga, zniszczył jego świątynię. Ten tekst daje na to odpowiedź. Nie ma żadnego Marduka. To jeden Jahwe ustala te wszystkie reguły, jakie się dzieją na świecie. Nie wierzysz? Wyjdź z domu, z namiotu, popatrz na gwiazdy, popatrz na rzeki, popatrz na roślinki. Wszystko działa? Historia też działa. Druga sprawa to była taka, skoro jesteśmy na obcym terytorium, to lepiej oddawać cześć obcym bogom. Logiczne, spójne i tak powinni robić. Tyle, że to Bóg jest jednym władcą, nie ma terytoriów poszczególnych bogów. Bóg jest władcą całego kosmosu. Bóg nas nie kocha, zostawił nas albo, prawda, zlekceważył nas. Nieprawda, cały świat stworzył, gdziekolwiek na tym świecie jesteście, po to, żeby go wam dać. I teraz załóżmy, bo teraz robimy maleńką pauzę i pytanie, po co ten ktoś taką konstrukcję tworzył? Co ta pieśń miała zasadniczo zrobić? Proszę Państwa, musimy sobie uświadomić trzy rzeczy. Rzecz pierwsza, w tamtym czasie nie było telewizji, radia, książek. Znaczy książki były, ale niedostępne dla zwykłych ludzi. W związku z tym, jak spędzali ci ludzie długie godziny wieczorne, siedzieli sobie i opowiadali różne rzeczy. Tą opowieść jest niezwykle łatwo nie tylko zapamiętać, ale przede wszystkim jest to opowieść, która uderza swoją potęgą. Jeżeli chce się zrobić mega produkcję, jak James Bond, czy Harmagedon, czy coś tam, robi się produkcję, w którym trzeba uratować cały świat. To jakieś dramaty psychologiczne na temat gdzieś tam dylematów opuszczonego jakiegoś chłopca, czy gdzieś tam, no, znajdą zawsze jakąś swoją klientelę i ktoś do kina przyjdzie.
Ale na filmy o Jamesie Bondzie, czy o takie na takie mega produkcje, gdzie się wali cały świat i ktoś go ratuje bohatersko, przychodzą miliony ludzi do kina. I tak samo ta pieśń miała zrobić wrażenie, była mocnym uderzeniem, jeszcze do tego bardzo prosto skonstruowanym, który każdy najprostszy, nawet człowiek, nie mówiąc już o tamtych elitach, potrafi doskonale zapamiętać i będzie ulubionym hitem co któregoś wieczoru. I faktycznie okazało się, że się rzecz sprawdziła. Dzieci, bo przeważnie one były słuchaczami otoczone swoimi rodzicami, jakiś tam starszego dziadka, który opowiadał im historię, mówił: dziadku, dziadku, opowiedz nam o stworzeniu świata, jak to były z tymi gwiazdami, z tymi potworami. No i dziadek opowiadał raz, drugi, trzeci, setny, bo przecież nie każdego wieczora wymyślał to samo. Przez kolejne pokolenia pewien obraz, nawet podświadomie, w tych ludziach zaczął się jakby coraz bardziej kształtować. Oni zaczynali być coraz bardziej, dla nich było pewnikiem, że nie ma się co rozwodzić, czy ci bogowie, którzy tam idą w tych wspaniałych procesjach, są więksi czy mniejsi od Jahwe. Bo oni już mieli zakodowane od maleńkości, od takich dzieciątek, które pierwszy raz słuchały tamtej opowieści, że jest tylko jeden Bóg, który rządzi całym światem, a to są jego słudzy, co najwyżej pionkowie, którzy gdzieś tam rozstawieni są na szachownicy świata, żeby jakieś tam drobne funkcje wykonywali. Jak ktoś chce tym pionkom oddawać cześć, jego sprawa. Proszę Państwa, druga rzecz, którą musimy sobie uświadomić i która jest chyba perłą tego opowiadania, to jest stworzenie czegoś, co do tej pory nigdzie na świecie nie miało miejsca. Nie ma czegoś takiego, ja nie znam przynajmniej, ja zajmuję się historią religii i kultur jakiś tam już dłuższy czas, nie znam żadnej religii, która obyłaby się bez kultu. Nie ma. Te kulty są bardzo różne, czasami niezwykle proste, ale muszą być, ludzie muszą się spotkać, żeby nawzajem jak gdyby no, gdzieś tam kultywować, samo to słowo zresztą, to podpowiada tę tradycję religijną. Coś takiego jak wierzący niepraktykujący, to może się zdarzyć jednostkowo, ale nie ma religii, która jest niepraktykująca. Wszystkie religie świata, proszę Państwa, od najdalszej, jaką tylko znamy, starożytności sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat, no powiedzmy z 11 tysięcy lat, 13 już w tej chwili tysięcy lat, najstarsze świątynie, jakie znamy, ludzie budowali, czy to w Amerykach, wówczas jeszcze nieodkrytych, czy na dalekim bardzo wschodzie, czy w Mezopotamii, czy w Europie wśród tych pierwotnych kultur, czy później coraz bardziej rozwiniętych kultur. Wszystkie religie budują sobie świątynie albo jakieś miejsce modlitw, do których przychodzą, żeby się wspólnie jakoś no, wzmocnić, modlić do tego Boga, wyznawać jakąś wiarę i religię. Izraelici byli w fatalnej pod tym względem sytuacji i autor tego tekstu, świadomie lub nie, pod natchnieniem lub nie, jak kto woli, zależy od wiary, wyczuł jedną niezwykle ważną rzecz, że on może i przemówi do wyobraźni tych ludzi, może ich przekona, że warto służyć temu Bogu, ale na nic się to nie zda, jeśli ci ludzie się nie będą mieli możliwości spotkać i wspólnie wychwalać tego Boga. Wspólnie jakiś tam jego kult praktykować. Ale jak temu zapobiec? Przecież nie był w stanie napisać pieśń, ale nie był w stanie wybudować na obcym terytorium świątyni. I to świątyni Bogu, który no, był jakby, no, może konkurencją dla tamtych bogów nie był, ale żaden z kapłanów z tej starej mezopotamskiej religii nie zgodziłby się na tworzenie jakiejś nawet drobnej konkurencji wobec swoich świątyń. Ci ludzie mieli pójść do starych świątyń i tam znosić ofiarę, a nie budować nową. Ci kapłani by na to nie pozwolili, już nie mówiąc o tym, że po prostu nie mieli na to pieniędzy, żeby wybudować świątynię. I co gorsza, byli rozproszeni po całej Babilonii. W związku z tym co? 3 tygodnie iść do świątyni? Co to jak? Raz na rok? A kto ich puści na te 3 tygodnie z ich pracy, z ich obowiązków? A jeszcze trzeba wrócić z powrotem później do domu. Rzecz zupełnie, zupełnie niewykonalna. W związku z tym można było opuścić ręce i nic z tym nie zrobić, ale on wymyślił ten dzień 7, który, proszę Państwa, zbudował pierwszą
i być może jedyną do dnia dzisiejszego na świecie świątynię niematerialną, tylko świątynię w czasie. Zwróćcie Państwo uwagę na geniusz tego odkrycia, tego tekstu, który przekonuje tych ludzi, że nie w jakimś konkretnym miejscu mogą spotkać Boga, tylko w tym samym czasie. Od tego czasu, i proszę Państwa, i dzięki temu w ogóle kultura najpierw izraelska, później żydowska przetrwała totalne rozproszenie po całym świecie. Oni nie mieli nigdy przez ostatnie prawie że 2000 lat, aż do utworzenia państwa Izrael w 1948 roku, swojego kontu na ziemi. Oni byli rozproszeni po całym świecie, w związku z tym nie mieli możliwości jak gdyby w jednym miejscu się spotkania, ale mieli możliwość i to kultywowali, spotkania się w jednym czasie. Kiedy w piątkowy wieczór zapalali te szabasowe świece, mieli świadomość, że na całym świecie wszystkie rodziny żydowskie robią dokładnie to samo. I wtedy w duchu, w czasie spotykali się ze sobą. Jest to chyba jedyna świątynia wybudowana z czasu. I konkludując, proszę Państwa, w związku z powyższym, tekst ten, o którym mówimy, nie jest kompletnie tekstem na temat, jak powstawał świat. Ten autor zupełnie się tym nie zajmował. On wykorzystał babiloński pierwowzór, bo tak w Babilonie naukowcy, cieszący się wówczas najwyższym autorytetem na świecie, twierdzili. On schylił głowę przed osiągnięciami ówczesnej nauki, co notabene każe nam być też bardzo sceptycznym do osiągnięć współczesnej nauki, bo kto wie, jak za 2000 lat nasi przodkowie, którzy będą siedzieć na podobnym wykładzie, będą się śmiali z osiągnięć naszej nauki. W związku z tym przejął to, co było bardzo naukowe i stworzył z tego opowieść o Bogu, nie o stworzeniu, tylko o Bogu, który jest potężnym królem nad całym światem, nad całym kosmosem, o czym każdy może się przekonać, bo wystarczy wychylić głowę przez okno i każde słowo z tej pieśni jest prawdą. Są i gwiazdy, jest noc, dzień, wody na górze, na dole, fale, które biją o brzeg suchego lądu. Jest w związku z tym wielkim królem, ale jest też mądrym i dobrym gospodarzem, który tą przestrzeń potrafi wspaniale urządzić. W związku z tym jest potężny, mądry i dobry, a przede wszystkim kocha ludzi. I o tym jest, proszę Państwa, ta cała opowieść, a nie o tym, w ile dni i w jaki sposób Pan Bóg sklecił ten nasz świat. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Dziękuję. A była odpowiedź na zasadnicze pytanie? Nie wiem. Bajka? Bajka czy geniusz? Bajka z całą pewnością, bo tak to zostało napisane. Ale genialne. Przepraszam, nie słyszałam całości. Bardzo dziękuję panu profesorowi za wykład. W naszej tradycji możemy zadać parę pytań. Za wiele nie, bo dzieci już się szykują i musimy dla nich przygotować tutaj scenę, ale bardzo proszę, jeśli ktoś chciałby z państwa zadać pytanie panu profesorowi. No, zaszokował pan profesor. Tu tak łatwo nigdy nie jest. Pytań może nie być za wiele, dlatego że ten tekst jest faktycznie dziecinnie prosty, bo on jako taki był pomyślany. W związku z tym, jeżeli tylko przeniesiemy się naszą wyobraźnią te ponad 2,5 tysiąca lat wstecz, to nagle się dziwimy, żeśmy mogli go w ogóle jakkolwiek inaczej rozumieć. Bo on po prostu tak prosto był napisany. Jeszcze raz panu profesorowi dziękuję. Specjalny certyfikat dla pana jest przygotowany na dole. Szanowni Państwo. Ale jeżeli pytania są dotyczące innych tekstów starożytnych albo pokrewnych tematów, to ja bym szalenie będziemy był. Się zwracać do pana profesora. Oklaski u nas zawsze świadczą o tym, że jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani. O, długie.